rzeźba, którą tutaj pokazujemy, jest to po prostu jedna z cyklu rzeźb Żdzicha, który operował formami takimi płynnymi, chciał uzyskać, wychodząc z założenia takiego skrzydlatości pewnej takiej. I ta akurat rzeźba, no akurat ma tytuł Huzar, bo tu jakby jest taki fragment skojarzenia też jakby ze skrzydłem. Są to takie formy organiczne, bo zresztą bardzo wolno formowane, właściwie bardzo, bardzo trudne do wyprowadzenia, bo to jest wszystko ręcznie prowadzone, każdy element w stanie surowym może to, jak się mówi w ceramice, może usiąść to zanim wyschnie. Także trzeba wyczuć to proces schnięcia. Trudna technika, ale... To, co przerażało pod Wiedniem, tak? Wspaniałe. Te formy świetnie oddają coś, co jest nieuchwytne. Takie, chcielibyśmy to wyrazić, a nie da się. Nie da się. To jest rzeźba z tego samego cyklu, natomiast tytuł ma Ingerencja. I tu jest taki pewien element w tym powiewie, który jakby tą formę organiczną wystopował. Wystopował. No to jest ta ingerencja zapewne. Czyli ten swobodny przepływ. Tak. Swobodny przepływ został. Tak,